Hej, slotkarowcy! W poprzednim filmie zajmowaliśmy się złożeniem toru i szyn, teraz czas na uruchomienie toru i samochodów. W dalszej części dowiecie się, jak przygotować samochody i je zaprogramować w Carrera Digital 1.32 i 1.24, a wszystko w 7 prostych krokach. Jeśli jeszcze będziecie mieli pytania, to piszcie w komentarzach lub na forum torysamochodowe.pl, chętnie odpowiem. Nasz główny instruktor jest już gotowy, więc zaczynajmy film. I te 7 kroków to przygotowanie samochodów do jazdy, programowanie kontrolerów, kodowanie samochodów, oczywiście ustawienie prędkości, ustawienie hamowania, włączanie i wyłączanie świateł oraz jazda po zwrotnicach. Zaczynamy od przygotowania samochodu, ten jest w skali 1.24. Chciałem Wam pokazać, jaka jest różnica między 1.24 i 1.32. Sprawdzamy oczywiście na początku, czy koła dobrze się kręcą, takie podstawowe rzeczy. I najważniejsza sprawa to są właśnie te szczotki. 1.24 ma taką wystające ramię, do którego przyczepione są te szczotki, jak i również prowadnica. Musimy te szczotki zagiąć troszeczkę do góry i tak rozszczepić, żeby kontakt z szyną był jak największy. Rozszczepiamy tak, aby była jak największa powierzchnia tych szczotek. Tutaj widać je w takim ujęciu, jak powinny one wystawać. To samo robimy z samochodem 1.32. Tutaj widzicie, że jest nowy samochód, wziąłem nie ten, który był wcześniej, tak żeby było widać, w jakim stanie one przychodzą. Czyli tutaj mamy te szczotki, które są całkowicie płaskie. Widzicie, że ta prowadnica jest inaczej umieszczona, już nie ma tego ramienia, tak jak 1.24. To jest właśnie różnica między 1.24 a 1.32. Tam po prostu jest większy samochód, wymaga on tego, żeby na pewnych nierównościach cały czas miał dostęp do prądu i cały czas była styczność. Tutaj tak samo te szczotki zaginamy do góry i rozczesujemy, tak żeby jak największa powierzchnia ich była i znowu widzimy to w tym ujęciu. Bardzo dobrze to widać, jak one są do góry podniesione. Oczywiście sprawdzamy koła, czy dobrze się ruszają, czasami mogą być źle włożone, więc wtedy trzeba rozkręcić samochód. No i oczywiście zarówno w każdym samochodzie powinniśmy sprawdzić, czy wszystkie części, te takie ruchome, są dobrze przymocowane. Do wyścigu, do jazdy, jeśli szkoda nam tych właśnie spoilerów, możemy je odczepić ostrożnie, żeby nie łamać końcówek i tak naprawdę ścigać się bez nich, a tak bardziej dla efektu wizualnego później w gablotce możemy trzymać. Również te lusterka są wyciągane, trzeba sprawdzić, czy one dobrze są umieszczone, a możemy też również dla bezpieczeństwa je wyciągnąć do ścigania, jak jeśli na przykład ścigamy się z naszymi młodymi. Teraz przejdziemy do programowania kontrolerów. Włączamy Control Unit. Control Unit jest włączone, czyli mamy nasze dwa kontrolery Wireless Plus. Mamy nasz adapter Wireless Plus. No i widzimy, że Control Unit działa, czyli środkowa dioda się świeci. Jeśli byłoby jakieś spięcie lub coś byłoby nie tak, to zaczęłyby świecić różne diody. Tu mamy przycisk Wireless Plus, w którym możemy zaprogramować numer kontrolera. Mamy 6 możliwości, czyli możemy zaprogramować aż do 6 kontrolerów. Wybieramy jedynkę. I teraz widzicie, tutaj w kontrolerze jest taki przycisk, który wciskamy. I zapala się jeden raz dioda, znaczy się, kontroler został zaprogramowany na pierwszym kanale. Jak adapter jest w stanie gotowości, czyli nie w fazie programowania, to widzicie taki migoczący punkt. I trzeba zawsze pamiętać, żeby jeśli kodujemy, no to musimy oczywiście mieć odpowiedni numer tego kanału, który chcemy wybrać. Teraz wybieramy kanał drugi i zobaczcie, jak będzie świeciła nam dioda. Wciskamy w drugim kontrolerze i mamy 2 razy mignięcia, oznacza, że drugi kanał jest przypisany do tego kontrolera.
i znowu przeszedł nam adapter w stan gotowości. W jaki sposób można sprawdzić numer kontrolera? Po prostu wciskamy ten przycisk, ale należy pamiętać, żeby robić to w momencie, kiedy adapter jest w stanie gotowości. Drugi kanał. Jeśli nie będzie w stanie gotowości, no oczywiście przeprogramujemy wtedy ten kontroler. Mamy zaprogramowane kontrolery, to teraz do tych kontrolerów musimy przypisać samochody. Stawiamy samochód na torze i w przypadku kodowania samochodów bardzo ważna rzecz. Musi stać jeden samochód na torze. Jeśli będą stały inne samochody, zostaną one również zakodowane do tego kontrolera. Tu mamy kontroler numer 1, wciskamy, widzimy, sprawdzamy i przypiszemy go do tego samochodu. Czyli ten samochód będzie prowadzony tym kontrolerem. Do tego służy przycisk Code, kodę po polsku. Wciskamy go, pojawia nam się jedna dioda na Control Unit, to znaczy, że Control Unit jest w fazie kodowania samochodów. Żeby zakodować ten samochód, wciskamy raz ten czerwony przycisk zmiany zwrotnic i widzimy, że Control Unit świeci nam, jak również samochód, błyskają się światełka i takie lekkie poruszenie jest samochodzika. I możemy jechać. To samo robimy z drugim samochodem. W tym momencie też wciskamy kod, programujemy samochód, diody się zapalają, znaczy się, że samochód został zaprogramowany. No i teraz ustawiamy prędkość. Znowu należy pamiętać, że jeśli ustawimy dwa samochody, to i będziemy programować prędkość, to wtedy prędkość dla obu tych samochodów będzie jednakowa. Tak samo dotyczy to hamowania. Kodowanie prędkości następuje po wciśnięciu klawisza Speed i często przy już uruchomieniu nowego toru świeci nam się 5 diod. Możemy regulować tą prędkość w 10 zakresach. Jeśli wciśniemy raz, to wtedy miga nam dioda, oznacza to, że jest jakby na poziomie 0,5. Tutaj poziom 1, 1,5, 2, 2,5, 3. I tak dalej, aż do piątki w odstępach takich co połowę. Bardzo zalecam, jeśli zaczynamy jeździć na torze, zaczynać od tych niższych prędkości, tak żeby troszeczkę się przyzwyczaić do tych prędkości. Zatwierdzamy tą prędkość klawiszem Start i wtedy przeprogramowuje się samochód lub samochody, jeśli kilka stoi ich na torze. To samo robimy w przypadku ustawiania hamulców. Też wciskamy za pomocą klawisza Brake, czyli Speed jako prędkość, Brake jako hamowanie. I tak samo mamy poziomy hamowania. Tutaj znowuż jest troszeczkę na odwrót. W przypadku rozpoczęcia zabawy z torem lepiej zacząć od maksymalnego hamowania, ponieważ łatwiej wtedy jest jeździć, a w miarę jak coraz lepiej będziemy jeździć lub na przykład będziemy jeździć bez magnesów, to wtedy możemy zmniejszać te poziomy hamowania. Tak samo zatwierdzamy klawiszem Start. I tutaj jeszcze jedna rzecz, jeśli będziemy chcieli coś zmienić, a nie do końca jesteśmy przekonani, czyli na przykład chcemy wyjść z tej opcji, to jest taki klawisz jak komputerze Escape. Radikal możemy włączać światła. Robimy to na postoju, czyli samochód nie może jechać. Wciskamy raz kontroler i światła się zapalają lub wyłączają. No i została jazda przez zwrotnicę. To należy robić również, jakby się troszeczkę nauczyć. Należy naciskać przycisk zwrotnicy długo przed samą zwrotnicą, szczególnie na początku, jeśli uczymy się. Nie należy wciskać przed samą zwrotnicą raz, bo to powoduje tylko nasze rozczarowanie, że nam się zwrotnica nie zmieniła. Jedźmy i wciskajmy przed zwrotnicą długo klawisz zmiany zwrotnicy. Wtedy na pewno się ona zmieni. Możemy go trzymać przez dłuższy czas, nic się nie stanie. No i dobrze, jeśli teraz wszystko już uruchomiliście, to można zacząć jeździć na naszym torze, robić emocjonujące wyścigi. Jeśli chcecie wiedzieć na kolejne jakieś rzeczy lub na przykład macie jakieś pytania, to proszę piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem i subskrybujcie kanał, wtedy będziecie wiedzieć, jakie nowe filmy przychodzą, szczególnie jeśli wciśniecie dzwoneczek, to wtedy będziecie wiedzieć o wszystkich filmach. Dziękuję bardzo i zapraszam do dalszego oglądania i świetnej zabawy oraz widzimy się na torze wyścigowym. Hej!